Studenci UWM, przyszli pedagodzy resocjalizacji, po raz kolejny opuścili mury uczelni, aby odbyć zajęcia w zakładzie karnym. Dzięki klinice penitencjarnej, czyli współpracy UWM z olsztyńskim aresztem śledczym, dowiedzą się, jak będzie wyglądać ich przyszła praca. To jest kolejna edycja, 9, w której brało udział już około 400 studentów. To bardzo piękna inicjatywa, takie ciekawe połączenie teorii z praktyką, piękna synergia między zajęciami dydaktycznymi, a takim praktycznym podejściem do resocjalizacji. Uniwersytet już od lat stara się, aby studenci kończący naukę byli w pełni przygotowani do przyszłej pracy. Doskonały przykład powiązania takiego kształcenia teoretycznego na każdej jednostce edukacyjnej takowej istnieje z praktyką, z realnymi problemami, z tymi wszystkimi sprawami, które później będą na co dzień towarzyszyły w pracy zawodowej. Bezcenna rzecz, absolutnie bezcenna. Zorganizowanie takiej formy zajęć w tym miejscu, czyli na terenie zakładu karnego, czy na terenie aresztu, jest dość trudne, to nie jest łatwa rzecz, nie tylko dla nauczycieli akademickich, ale przede wszystkim dla funkcjonariuszy służby więziennej. To jest też bardzo taka dobra okazja dla studentów, aby przekonali się, czy ten zawód, czy resocjalizacja, służba więzienna jest tym, co chcą robić w życiu, bo zawód bardzo trudny, bardzo odpowiedzialny i nie każdy może ten zawód wykonywać. Jak będą wyglądać zajęcia w klinice penitencjarnej? Zajęcia trwają cały semestr, to jest 60 godzin ćwiczeń wewnątrz więzienia. W trakcie tych zajęć studenci tak naprawdę poznają sposoby pracy ze skazanymi, wszystkie istotne elementy pracy wychowawcy, ale też organizacji samego zakładu karnego. Ćwiczenia odbywają się również ze skazanymi i to jest tak naprawdę najistotniejsze, że można zweryfikować wiedzę teoretyczną od razu z praktyką, a przy okazji nauczyć się pewnych technik prowadzenia rozmów, rozpoznawania środowiska, tworzenia ocen. Udaje się to przeprowadzić dzięki współpracy Uniwersytetu z aresztem. W zajęciach udział biorą studenci drugiego roku kierunku pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja. Powiem szczerze, że akurat decyzja o tym, że będę studiował resocjalizację, była spontaniczna, ale po 2 latach studiów cieszę się, że tu jestem i myślę, że to jest odpowiedni kierunek dla mnie, tym bardziej, że interesowałem się zawsze ludźmi, którzy byli niedostosowani lub mieli jakieś problemy w życiu i mam nadzieję, że będziemy bogatsi o nowe doświadczenia po wizycie tutaj w więzieniu. Mam nadzieję, że poznam przede wszystkim ludzi, którzy pracują już w tym zawodzie jakiś czas i podzielą się z nami doświadczeniami, które już sami nabyli i będzie to dla nas bogate, fajne doświadczenie. No.